Żadne lotnisko na świecie nie obsługuje tylu lotów. Codziennie ląduje tu i startuje stąd prawie 2700 samolotów. Przez lotnisko przewija się ćwierć miliona pasażerów i tysiące ton frachtu. Prawie 60 tysięcy pracowników ATL kieruje się dwiema zasadami. Dbać o bezpieczeństwo pasażerów i punktualność lotów. Te cele są teraz zagrożone. Podczas popołudniowego szczytu samoloty lądują i startują w odstępie kilku sekund. Alfa 30, zaraz ci to załatwimy. W sercu zamieszania jest on. Bart Wynn, szef zmian w wieży kontrolnej płyty A. Jednej z trzech takich wież na lotnisku. Tu się wszystko rozgrywa, zaczyna i kończy. W Atlancie mają siedzibę linie lotnicze Delta. Jedne z najbardziej obciążonych linii na świecie. Delta 2361, słucham? Z wieży A nadzoruje się operacje naziemne Delty. Rano zaczynamy, wieczorem kończymy. Bart i 20 jego ludzi codziennie czuwają nad bezpieczeństwem setek samolotów. Dziś mamy 600 przylotów i 597 odlotów. Bart odpowiada za doprowadzenie samolotów do bramki, rozładunek, załadunek i odprawę bezpiecznie i na czas. Stawką jest reputacja i fundusze linii lotniczych. Wszystko może nam przeszkodzić. Pogoda, awarie, spóźnieni pasażerowie. Zgodnie z wytycznymi amerykańskiego Departamentu Transportu, samolot odlatujący później niż 14 minut po czasie uważa się za oficjalnie opóźniony. Dłuższe opóźnienia są gorsze. Postój załadowanego samolotu na płycie przez dłużej niż 3 godziny skutkuje wysokimi karami sięgającymi $28 000 na pasażera. W przypadku Boeinga 777 oznacza to ponad $8 000 000. Ciąży na nas ogromna odpowiedzialność. Bart i inni kontrolerzy ciężko pracują, żeby Delta trzymała się grafiku. Trzeba być zawsze gotowym na komplikacje. Jak choćby taki komunikat. Zastępy 24, 32, 35 ogłaszam kod zielony. Pasażer lotu Delta 1647 źle się poczuł. Bart odbiera telefon z centrali operacyjnej Delty. Bart, tu Francis. Wiesz o sytuacji w locie numer 1647? Zaraz się tym zajmę, dzięki za wiadomość. Bramka będzie gotowa. Pasażer nie może zaczerpnąć tchu. Personel podejrzewa zawał. Nie mają lekarza na pokładzie. Mamy problem zdrowotny. Wyląduje na 08 lewym. Samolot wyląduje za 10 minut i natychmiast będzie musiał zostać skierowany do bramki. Bart zleca to swojej prawej ręce. Lot 1024, kołujcie na B2, 2112 B8, zezwalam na wypychanie, ogon na południe. Rob Abdelgraf kieruje ruchem na wieży A. To specjalista od manewrowania samolotami. Z zawrotną prędkością wyrzuca z siebie instrukcję. Delta 1661, bramka jest zajęta przez 1627. Delta 2324, przepuść 88. Po ominięciu przejść na ground 121, 75,5. Miłego dnia. Przyjąłem, zezwalam na start 320. Delta 2324 oczekuje w tym miejscu. Zwykle zajmuje się płytą numer 2 między terminalami A i B. To w sumie 34 bramki. Czuwam nad bezpieczeństwem i uporządkowanym ruchem statków powietrznych. Trudne zadanie podczas popołudniowego szczytu. Liczba statków powietrznych i spiętrzenie operacji są tak wielkie, że nie wolno się zdekoncentrować. Lot 1647 z chorym na pokładzie ma pierwszeństwo. Inne samoloty muszą zaczekać na swoją kolej. Taką żonglerkę Bart uprawia codziennie. Mamy 45 samolotów na ziemi i 25 bramek. Jak to pogodzić? Wypychamy je wcześniej. Każemy im czekać. Bart zawiadamia służby ratownicze przy bramce.
Pozostaje tylko czekać. Lot 1647 jest na końcowym podejściu. Wyląduje za 2 minuty. Puść go po prawej, wezwał federalnych. Wiedzą, że schodzi. Rob obserwuje lądowanie. Przyziemia, kołuje, spieszy się, powinien być na płycie za niecałą minutę. Potem prowadzi samolot. Kiedy dokołujesz, bramka będzie otwarta. Przy bramce czekają już służby ratownicze. Pasażer jest nieprzytomny, ale żyje. Czuł ból w klatce piersiowej. Przewieźli go do pobliskiego szpitala 15 minut stąd. Problem rozwiązany. Przynajmniej ten. Po prawie 4 pełnych napięcia godzinach wieczorny tłok zmalał. Wezwań jednak nie brakuje. Lot Delta 1290 miał odlecieć do Detroit o 20:17 za 30 minut. Wciąż jednak nie załadowano cateringu. Żywność jest nadal pakowana w ogromnej kuchni, 5 km od budynku terminala. Tom Rizzo zawiaduje firmą cateringową Gate Gourmet. To jego będą winić, jeśli zamówienie nie dotrze na czas. Nie chcemy być przyczyną opóźnienia. Staramy się być punktualni. Kucharze przygotowują 20 tysięcy posiłków dziennie, ale dozwolone jest tylko jedno opóźnienie miesięcznie. Inaczej istnieje ryzyko utracenia kontraktu wartego miliony. Wszyscy się spieszą, żeby wydać zamówienie. Jeśli nie zdążymy, każda minuta może zamienić się w godzinę. 900 pracowników Gate Gourmet pracuje bez ustanku, żeby przygotować 3 tony żywności i sprzęt dla prawie 600 lotów krajowych. Pakują orzeszki i przygotowują kolację dla pierwszej klasy. Każdy musi się przyłożyć. Podajemy 3000 rodzajów gorących przystawek i 4000 kanapek. Wszystko idzie zgodnie z planem, dopóki Tom nie otrzymuje złych wieści. Zmiana samolotu w 1290. W maszynie wyznaczonej do lotu 1290 doszło do awarii. Zmiana statku będzie mieć dalekosiężne skutki. Proszę uwagę, lot 1290 zmienił maszynę z 767 na 757. W Atlancie często zdarzają się zmiany samolotów, około 150 na dobę. Musimy tego pilnować. Znalezienie samolotu na wymianę to nie problem. Pasażerowie i ich bagaże są szybko przenoszeni, ale dla Toma i jego ludzi taki manewr to koszmar. Kuchnia w nowej maszynie ma inny rozkład i wózki nie będą tam pasować. Załoga Toma musi przepakować całe zamówienie. Mamy 30 różnych wózków, zależnie od maszyny. Muszą wykonać to zadanie w niecałe 15 minut. Na lotnisku międzynarodowym w Atlancie w stanie Georgia tuż przed odlotem nastąpiły zmiany, które wywołują chaos 5 km od terminala. Chodzi o Gate Gourmet, kuchnię linii lotniczych. Tom Rizzo i jego ludzie uwijają się jak w ukropie, żeby przygotować catering dla lotu 1290 do Detroit. Nieoczekiwana zmiana maszyny oznacza, że ich starannie spakowane wózki z żywnością nie będą mogły zostać użyte podczas tego lotu. Każda taca z posiłkami, każdy pojemnik z napojem i każda przekąska muszą zostać przełożone do innych wózków. Czas nas goni. Samolot ma odlecieć za 10 minut. Sprężamy się, żeby nie opóźnić wylotu. Opóźnienie oznacza potencjalne zerwanie kontraktu przez linię lotniczą. Liczy się każda sekunda. Możemy przewozić? Na 7 minut przed odlotem zamówienie jest gotowe do wysłania. Musi jeszcze przejechać 5 km do samolotu. Kierowcy się spieszą. Muszą przejechać przez kilka aktywnych płyt postojowych i ominąć pojazdy dostawcze.
Najbardziej obawiam się uszkodzenia samolotu, wypadku z udziałem naszego personelu i zagrożenia bezpieczeństwa. Po dotarciu do celu kierowcy mają kilka minut na zapakowanie żywności. Zdążają z kilkusekundowym zapasem. Nie lubię, gdy coś się nie udaje. Dążymy do perfekcji. Dziś catering znów zdążył na czas. Samolot lotu 1290 odlatuje o czasie. Gdy ruch lotniczy słabnie, a pasażerowie i personel wracają do domów, praca tego człowieka dopiero się zaczyna. To dyżurny operacyjny portu. Dba o bezpieczeństwo. Nocą wszystko się zmienia. Lotnisko działa całą dobę, ale w nocy wiele się dzieje. Heinz Hansen to spec od szczepności. Dziś sprawdza, czy pas 2-6 nie jest zbyt śliski do startów i lądowań. Do zobaczenia. Ilekroć samolot ląduje, guma z opon zostaje na powierzchni. Warstw gumy przybywa, przez co szczepność na pasie startowym maleje. Podczas deszczu istnieje ryzyko poślizgu. Gdy nawierzchnia jest mokra, samoloty lądujące z dużą prędkością mogą wypaść poza koniec pasa. Podczas startów i lądowań na pasie gromadzi się 31 ton gumy dziennie. To wystarczyłoby na wyprodukowanie 17 tysięcy opon. Gdy zbierze się tyle gumy, Heinz zleca jej usunięcie. Podejmujemy działania naprawcze i usuwamy gumę z pasa startowego. Zadaniem Heinza jest sprawdzenie wszystkich dróg startowych. Musi robić to w nocy. W dzień na polu manewrowym panuje za duży ruch. W wykonaniu zadania pomaga Heinzowi specjalny samochód, tester szczepności. Zamontowano w nim piąte koło imitujące opony samolotu przesuwającą się po płycie. Po wciśnięciu przycisku piąte koło opuszcza się na beton. Czujniki zamontowane przy oponie dokonują pomiaru szczepności. Komputer informuje mnie, ile metrów pozostało. 19 metrów, 30. Pokazuje prędkość i poziom szczepności. 77, 79, 81 i 99. Im wyższa liczba, tym lepiej. Żeby sprawdzić szczepność podczas deszczu, nawierzchnię przed oponą, pompa spryskuje wodą, imitując zawilgocenie drogi startowej. Są już wyniki. Sprawdziliśmy poziom szczepności na pasie 2-6 prawym. Oto wydruk. Wyniki są dobre, powyżej 80, nieco ponad 90. Usunięcie gumy nie jest konieczne. Pas 2-6 jest bezpieczny. W nocy pracuje też najbardziej oblegany przewoźnik frachtu, linię Cargolax. Obecne zadanie? Załadunek wyjątkowego frachtu. Garrett Dingman, główny dyspozytor Cargolaxu, zajmuje się frachtem wszelkiego rodzaju. Ładujemy naprawdę wszystko. Cargolax to największy przewoźnik towarów na lotnisku w Atlancie. Przewożą 48 ton dziennie. Halo. Podnieś o 5 cm. Na dziś przewidziany jest załadunek tajnych prototypów samochodów wysłanych do Niemiec na testy bezpieczeństwa. Klient spodziewa się dostawy za 15 godzin. Garrett i jego ludzie szykują auta na poranny transport. Przy załadunku trzeba uważać. Ustawiamy jedno auto nad drugim, dzięki temu dobrze wykorzystamy miejsce w luku i zmieścimy więcej ładunku. Silników samolotowych, luksusowych jachtów i sportowych samochodów oraz mniej ciekawych przedmiotów.
Ładowałem przenośne toalety, 20-tonowe generatory. Im coś jest większe i brzydsze, tym bardziej to lubimy. Sprawny załadunek wymaga wyczucia odległości. 5 cm do przodu i opuść. 5 cm do przodu. Cofnij się. Przeszło. Ładunek Garretta odleci przed świtem. Podczas porannego szczytu lądujący samolot napotyka przeszkodę. Kolizja z ptakiem. Możliwe, że ptak wleciał do silnika numer 2, co grozi alarmem na całym lotnisku. Na lotnisku w Atlancie, najbardziej ruchliwym porcie lotniczym na świecie, Bart i jego ludzie w wieży A już zawiadują ruchem na płycie. 2026, kołuj w lewo, zatrzymaj się przed B30. W lewo na B30. Delta 1292. Tylko przekazuję, kołujcie na płytę numer 1. Znak wywoławczy? Muszą wysłać w niebo 10 lotów i przyjąć kolejne. Brakuje bramek. Mamy 33 samoloty do startu i 14 kołujących do bramek. Poza monitorowaniem maszyn na ziemi, Bart obserwuje teren lotniska. Znajduje zagrożenie. Pasek od torby podróżnej na drodze kołowania. Nawet tak niepozorny drobiazg może zostać zassany do silnika i spowodować awarię samolotu. W lipcu 2000 roku Concorde najechał podczas startu na metalowy odłamek. Opona pękła i doszło do rozstrzelnienia zbiornika paliwa. Samolot się rozbił. Zginęło 113 osób. Bart nie dopuści do podobnego zdarzenia. Wstrzymuje ruch i informuje obsługę o zagrożeniu. Pasek od torby podróżnej na drugiej południowej. Proszę o uprzątnięcie. Przyjąłem, droga południowa, pasek od torby. John Ryan jest specjalistą od obsługi strony powietrznej. To jego zadanie. Musimy usunąć ten pasek. W każdym samolocie jest od 100 do 300 pasażerów. Ich los spoczywa w naszych rękach. John codziennie patroluje drogi startowe i drogi kołowania. Usuwa z nich wszystko, co mogłoby zaszkodzić maszynom. Śmieci na płycie to nasze największe zmartwienie. To może być plastik, metal, czapka albo okulary, które zostaną zassane do silnika. Każdy zassany przedmiot może skutkować jego awarią. Sprawdzenie pola manewrowego to niebezpieczne zadanie. Podmuch silników jest tak silny, że może wywrócić samochód Johna. Kiedy wpuszczają nas między lądowaniami, mamy minutę albo dwie, by dojechać na miejsce i znaleźć śmieci. Nasłuchujemy przy tym, czy nie każą nam zjechać z pasa. To spora presja. Kontrolerzy ruchu lotniczego informują Johna, kiedy może uprzątnąć śmieci. 5E, jestem przy stacji gaśniczej 40. Odbiór? Dzień dobry, chciałbym wjechać na R w kierunku na zachód. 5E, zajmij Romeo na zachód, czekaj przy Monterey, przy końcu podejścia. Może będzie przerwa po czwartej maszynie. Podczas chwilowej luki John dostaje zezwolenie na wjazd na pas. Musi się spieszyć, bo w kolejce do startu czeka tuzin maszyn. Spróbujemy usunąć pasek od torby podróżnej leżący na linii centralnej wychodzącej z drogi południowej. W tym miejscu byłby dziób samolotu. To mogłoby się źle skończyć. John powiadamia wieżę A, że droga kołowania jest czysta. Zabrałem pasek. Dziękuję. Samoloty Barta mogą kołować. John ma do sprawdzenia resztę pola manewrowego.
Pas do lądowania liczy 2700 metrów, a pas do startu ponad 3 km. Sprawdzamy około 13 km nawierzchni pomiędzy pasami i drogami kołowania. Będzie lawirował między ryczącymi olbrzymami, dopóki się nie upewni, że pasy są czyste. Poranne natężenie ruchu trwa, gdy Bart dowiaduje się o potencjalnym zagrożeniu. Kolizja z ptakami, potencjalne zassanie ptaka do silnika numer 2. Ptak został zassany do silnika lodującego samolotu Delta. Ptak dostał się do silnika, musimy to sprawdzić. Kolizje z ptakami mogą doprowadzić do katastrofy. Na szczęście nie w tym wypadku. Jednak silnik nadal wymaga sprawdzenia. Muszą go sprawdzić i orzec, czy samolot może dalej latać. Samolot miał od razu odlatywać do Austin w Teksasie. Bart musi wymienić maszynę. Zwraca się do koordynatora zwierzy A. Mam miejsce w T4, mogę wziąć bramkę 130 albo 114. Mark Allen to Bóg bramek. Zarządza 72 bramkami, a to najcenniejsze nieruchomości na lotnisku. Mam 130 przy T4, odlot do Monachium. Mark przydziela loty do bramek. Gdy coś się zmienia, samolot pojawia się za wcześnie albo nie może odlecieć o czasie. Dostosowuje się. To jak gra komputerowa. Ciągle coś się zmienia, a my staramy się wszystko pogodzić. Przy bramce A26 zauważa samolot. Ma odlecieć do Seattle, ale dopiero przed południem. Spytam o ten samolot. Mark przydziela maszynę do lotu do Austin, która zastąpi samolot po kolizji z ptakami. Sprawna maszyna zastąpi tę uszkodzoną. Ma trochę czasu. Będzie musiał znaleźć samolot, który poleci do Seattle za 3 godziny. Podkradam maszynę. Tymczasem uszkodzony samolot kołuje tutaj, do warsztatu linii Delta, Światowego Centrum Napraw dla 800 maszyn. Ten zajmujący ponad 200 tysięcy metrów kwadratowych warsztat dysponuje jedną z największych przestrzeni roboczych na świecie. Ten człowiek zna ją na wylot. Bezpieczeństwo to nasza mantra numer jeden. Mike Chase czuwa nad sprawnością i niezawodnością silników odrzutowych Delty. Gdy lecisz na wysokości 35 tysięcy stóp, nie możesz zjechać na pobocze, jeśli coś się zepsuje. Naszym zadaniem jest pilnować, żeby nic się nie stało. Mike zaczynał jako mechanik i awansował na kierownika. Teraz nadzoruje 1200 specjalistów, którzy codziennie sprawdzają i naprawiają potężne silniki. Co roku naprawiamy 600 silników. Robimy przeglądy, odnawiamy, serwisujemy. Samolot jest holowany do hangaru. Mike i jego mechanicy mają orzec, czy silnik jest sprawny mimo zassania ptaka. Sprawdzenie uszkodzeń w silniku odrzutowym wymaga drobiazgowej, czasochłonnej kontroli nazywanej inspekcją boroskopową. To czynność podobna do endoskopii, gdy zagląda się do wnętrza ciała. My zaglądamy do silnika odrzutowego. Boroskop to rurka z włókna optycznego wyposażona w kamerę, która pozwala zajrzeć do każdego zakamarka silnika. W silniku są tysiące części, które w tym samym czasie obracają się niezależnie od siebie. Naszym zadaniem jest upewnienie się, że każda część działa w zgodzie z pozostałymi. Technik Steven Parcha sprawdza boroskopem przywieziony wcześniej silnik. Co macie? Na razie w porządku? Żadnych uszkodzeń? Na razie nie. Próbują ustalić, jakiej naprawy musimy dokonać. Zadanie może obejmować drobną naprawę albo kapitalny remont silnika, który na kilka dni wyłączy maszynę z ruchu. Mike ma nadzieję, że nie stanie się tak z samolotem, którego silnik zassał ptaka. Poranny ruch zwalnia. John Ryan może dokończyć inspekcję.
Sprawdziłem drogi startowe, teraz jadę na drogi kołowania. Codzienna inspekcja to tylko jeden z obowiązków Johna. Odpowiada też za różne anomalie. Od wycieków paliwa, aż po akcje alarmowe podczas startu i lądowania. A także za odpędzenie intruzów z nad lotniska. Mamy tu pistolet odstraszający ptaki. Włożę amunicję i będziemy obserwować ruch, żeby nie posłać ptaków na pas startowy lub w kierunku startującej maszyny. Lotnisko doświadczyło już dziś jednego ptasiego ataku. John chce zapobiec kolejnym. Minęły 2 godziny od zassania ptaka do silnika. Bart musi wiedzieć, czy maszyna zdoła polecieć w południe do Seattle. Technik Joe Costello sprawdził silnik. Pozostała już tylko ostateczna próba. Sprawdzamy różne rzeczy, pneumatykę. Zanim oddamy maszynę do służby, musimy się upewnić, że działa bez zarzutu. Mike aprobuje wyniki. Silnik jest czysty, sprawny, w doskonałym stanie. Może lecieć. Chociażby do Seattle. Wyślemy go tam, gdzie miał lecieć samolot, który go zastąpił. Na trasie, z której zabraliśmy maszynę, nie ma żadnych opóźnień. Brak opóźnień w wieży A nadal się utrzymuje. Bezpieczeństwo to najważniejsza sprawa na lotnisku, gdy zostają wezwani saperzy. Gdybym w momencie wybuchu znalazł się w samolocie, ten kombinezon by mnie nie ochronił. Nie szczędzi się środków, żeby rozładować wybuchową sytuację. Na lotnisku w Atlancie zespół w wieży A ma pełne ręce roboty. W locie z Tampy, przy bramce A1, pojawił się problem mechaniczny. Z kranu w toalecie cieknie. Powiedzieli, że mamy to naprawić przed odlotem? Ci z bramki A1 dzwonili w sprawie kranu. Samolot ma za 30 minut odlecieć do Filadelfii. Najpierw jednak trzeba zlikwidować problem. Cieknie kran, co jest niepokojące. W samolocie wszystko musi działać, zanim go wypchniemy. Aparatura radiowa i nawigacyjna samolotu znajdują się pod pokładem. Jeśli dostanie się tam woda, może ją uszkodzić, a wtedy pilot będzie musiał lecieć po omacku. Kran można naprawić, ale jak szybko? Wyrobimy się w czasie? Tego nie wiem. Bart chce uniknąć opóźnienia. Postanawia zmienić maszynę. Wypchnijcie go. Dzięki. Żeby doszło do zamiany, Bart potrzebuje pomocy tego człowieka. Nic nie powstrzyma odlotu? Doskonale. Scott Wallace czuwa nad przygotowaniem samolotów i przenoszeniem ładunku z maszyny do maszyny. Wszystko wyładujemy i załadujemy. Wprowadzimy pasażerów i będziemy się sprężać, żeby uniknąć opóźnienia. Scott koordynuje wszystkie załogi zaangażowane w przygotowanie samolotu i wypchnięcie go spod bramki. Mają załadować catering, sprzątnąć i zatankować. To popis żonglerki, a Scott jest szybki. Zwykły samolot stoi na płycie 45 minut do godziny. Czasem krócej. Scott wie, że ma tylko 30 minut. Każde opóźnienie wywołuje efekt domina. 9 minut tu to 10 minut spóźnienia w locie powrotnym. Cieknący kran może zepsuć cały rozkład lotów. Tu Scott Wallace. Pojawia się drugi samolot. Pasażerowie wysiadają, maszyny zostają zamienione, wszystko zostaje przeładowane. Samolot wylatuje 14 minut po czasie, z minutą zapasu do oficjalnego spóźnienia. Klienci nie ucierpieli. Uniknęliśmy opóźnienia. Takich wyników Bart życzyłby sobie codziennie. Ruch na lotnisku odrobinę zmalał. Na jakiś czas. Ale nieopodal pasa północnego odzywają się syreny alarmowe. Z
straż pożarna i lotniskowi saperzy ćwiczą najgorszą ewentualność. Zagrożenie bombowe w jednym z samolotów. Podjeżdżamy do maszyny. Każdego dnia Robert Bailey może narażać życie, żeby uchronić lotnisko w Atlancie przed zagrożeniem terrorystycznym. Na szczęście dla niego i jego kolegów to tylko ćwiczenia. Grupa przechodzi szkolenie. Przyjmujemy, że na pokładzie samolotu jest zamachowiec samobójca. Wszystko musimy zrobić jak należy. Szkolenie jest bardzo ważne. Nie ma miejsca na błędy. Robert wpaja kolegom, żeby traktowali szkolenie poważnie. Możliwość ataku bombowego istnieje zawsze i saperzy muszą być gotowi. Dzisiejsze szkolenie to symulacja incydentu z bombą w bucie z 2001 roku. Pasażerowie obezwładnili i unieruchomili terrorystę, który groził, że wysadzi samolot. Zostawili go na pokładzie razem z butami, w których znajdowała się bomba. Zespół Roberta ma wynieść buty z samolotu i wywieźć je poza teren lotniska. Żeby wykonać misję, zespół polega na najbardziej zaawansowanym technologicznie członku oddziału. Przezwali go Dzielny Max. To najbardziej zaawansowany robot tego rodzaju. Został zaprojektowany tak, żeby mógł wjechać w ciasne miejsca. Rozstaw osi to tylko 38 cm. Wyślemy go do samolotu, żeby zabrał buty i umieścił je w pojemniku. Ważący prawie 80 kg robot ma 4 koła na gąsienicach, 3 kamery i niezbędne narzędzia. Robert steruje nim z mobilnego centrum zarządzania. To urządzenie steruje robotem. Działa bezprzewodowo, więc będziemy mogli sterować jego ruchami. Robot jest zdalnie sterowany z bezpiecznej odległości. Żeby Dzielny Max mógł wjechać na pokład, Ken Watson musi podjechać schodami aż pod drzwi samolotu. W ten sposób się naraża. To zabezpiecza mnie w drodze do samolotu i z powrotem. Gdybym był tuż obok niego w momencie wybuchu, kombinezon na nic się nie zda. Masz hełm? Dobrze. Johnny, słyszysz mnie? Po podwiezieniu schodów Watson opuszcza strefę zagrożenia. Wjedziemy robotem na pokład samolotu i spróbujemy nawiązać kontakt z podejrzanym. Ten mały cud techniki operuje w każdym terenie, także po schodach. Ma wbudowane czujniki pochyłości, które pilnują równowagi. Przyjmuje różne kształty w niecałe 10 sekund. Dzięki robotowi na pokładzie zespół może zajrzeć do środka. Jest nasz podejrzany. Spróbujemy nawiązać kontakt. Dzielny Max może pracować. Gdy sztab pracowników w Atlancie czuwa nad funkcjonowaniem najbardziej ruchliwego lotniska na świecie, saperzy skupiają się na innym zadaniu. 25 minut po rozpoczęciu szkolenia osiągnęli punkt krytyczny. Podniesiemy kamerę. Robot jest już w kabinie samolotu. Teraz pokażę Robertowi i reszcie wnętrze. To nasz podejrzany. Spróbujemy nawiązać kontakt. Proszę pana, jeśli pan mnie słyszy, proszę kiwnąć głową. Fałszywy terrorysta pozostaje unieruchomiony. Zespół może przejść do najważniejszego. Znalezienia bomby. Dzielny Max podjeżdża do tylnej kuchni i znajduje buty. Ramię robota jest zwinne i dokładne.
bezpiecznie wywozi buty z samolotu. Dzielny Max usuwa zagrożenie. Wkłada buty do pojemnika na bomby. Gdy bomba zostanie umieszczona w środku, a drzwi zamknięte, nic nam nie grozi. Pojemnik zostanie wywieziony z lotniska, a jego zawartość zniszczona. Dzielny Max wypełnił swoje zadanie. Macie jakieś sugestie albo uwagi? Nie. Miłego dnia, dobra robota. Jeśli dojdzie do zagrożenia bombowego, ekipa będzie gotowa. W strefie frachtu pracownicy przygotowują się na popołudniowy szczyt. Jedna z przesyłek nie może się opóźnić. Ludzkie szczątki. To najcenniejszy ładunek. Kimberly Hall zajmuje się załadunkiem. Powierzono jej umieszczenie cennego ładunku w samolocie, który odlatuje za 15 minut. To bardzo delikatny ładunek, nie może przegapić swojego lotu. Trumna musi odlecieć o czasie. Kim wie, że na zmarłego czeka pogrążona w smutku rodzina. Wiemy, że to bliska komuś osoba. Chcemy ją przewieźć jak najprędzej i z szacunkiem. Kim i jej kolega Mario Arnold osobiście towarzyszą ciału do bramki. Hala B, jedziemy do bramki B-22, stamtąd odlecą szczątki. Czekają na nas. Zaraz tam będziemy. Niektóre linie lotnicze sporo zarabiają, przewożąc towary w samolotach pasażerskich. Delta szczyci się jednym z najlepszych wyników na świecie. Przewozi 170 ton ładunku i zarabia miliony dolarów dziennie. To dochodowa branża. Klienci oczekują profesjonalizmu i punktualności. Kim i Mario nie mają czasu do stracenia. Od przybycia do bramki mają 7 minut na załadowanie zmarłego. Ze względu na naturę ładunku, Kim sprawdza wszystkie szczegóły. Sprawdzam czas i godzinę odlotu, żeby się nie pomylić. Trumna musi też być odpowiednio ułożona w luku. Gdy ładujemy szczątki do luku zmarłego, należy ułożyć głową do dziobu. Gdyby trumnę położono odwrotnie, przeciążenie podczas startu i lądowania może spowodować wypłynięcie płynu do balsamowania. Zrobimy miejsce na trumnę. Przesuniemy parę rzeczy, żeby znajdowała się jak najbliżej dziobu. Kim i Mario potrzebują więcej czasu na zapakowanie trumny, ale samolot powinien właśnie wylatywać. To oznacza telefon do wieży A. Centrum koordynacji B-22, mówi Scott. Pakujemy szczątki ludzkie, potrzebujemy jeszcze 5 minut. Przyjąłem, powiadomię kierownika zmiany. Możemy poczekać 5 do 10 minut. Zaczekaj, John. Gotowy? Czasu wystarcza. Kim i Mario dokonują załadunku trumny. Pasażer wraca do domu. Na lotnisku w Atlancie jednym z największych koszmarów byłby wypadek na pasie. Gdy nadlatujący samolot informuje o awarii, wszyscy są w pogotowiu. Dziś, jak w każdy inny dzień, najbardziej oblegane lotnisko na świecie szykuje się na popołudniowy szczyt, który zacznie się za kilka minut.
samoloty będą startować i lądować co 20-30 sekund. Zespół Zwierzę A jest gotowy. Po telefonie zwierzy kontrolnej lotniska zostaje wystawiony na próbę. Wieża, alarm, lądowanie, pas 2, 6, prawy, MD-83, silne wibracje koła dziobowego. Koło dziobowe to podwozie z przodu samolotu. Silne wibracje mogą oznaczać, że koło nie zablokowało się w położeniu do lądowania. W Atlancie może dojść do wypadku na pasie. Straż pożarna i ratownicy są w pogotowiu. 2700, zastępy 24, 32, 35 i 40. Alarm drugiego stopnia, pas 2, 6, prawy. Alarm drugiego stopnia, niesprawny samolot w dolocie. John Ryan również zostaje powiadomiony. Alarm na 2, 6, prawym, MD-83 zgłasza wibracje koła dziobowego. 16 km na północny zachód od lotniska. Poza sprawdzaniem pasów, John odpowiada też za plan ratownictwa lotniskowego oraz nadzoruje działania służb ratowniczych. Wszyscy jadą na pole wzlotów, żeby podczas lądowania być w pobliżu. Dojeżdżamy do końca pasa, tu się ustawimy. Będą próbowali wylądować. Koło dziobowe się opuściło, ale nie wiadomo, czy zadziała podczas lądowania. Ku powszechnej uldze koło dziobowe nie zawodzi. Delta 101 na północ od 7.5 na 11 masz A9, przepuść ruch z prawej. Przejdź na ground na 121. Na odpoczynek nie ma jednak czasu, popołudniowy szczyt trwa. Każdego dnia tysiące pracowników lotniska dają z siebie wszystko. Inżynierowie i mechanicy dbają o sprawność stalowych ptaków. Do naszej pracy podchodzimy poważnie. Nasze rodziny też latają samolotami. Dbamy o bezpieczeństwo wszystkich. Kucharze, dyspozytorzy i cała obsługa naziemna dba o punktualność i niezawodność. Ludzie gotujący dla linii lotniczych uwielbiają szybkie tempo. W tym się odnajdujemy. Obsługa strony powietrznej naraża życie dla bezpieczeństwa maszyn i pasażerów. Mało kto wie, co robimy, że jesteśmy tu codziennie. Strażacy, ratownicy i służby bezpieczeństwa są gotowi odpowiedzieć na każde zagrożenie. Mamy plakietki z napisem Saperzy. Chcemy, żeby ludzie czuli się bezpieczni. Z wysokiej wieży zespół kontroli płyty opanowuje zamęt, żeby pasażerowie nie odczuwali problemów. Bez naszej pracy, koordynacji, zmiany brannik zapanowałby chaos. Podejmowane tu przez całą dobę decyzje mają wpływ na tysiące istnień, codziennie, przez cały rok. Oto ludzie, którzy czuwają nad lotniskiem w Atlancie. Wersja polska Smack Jam Studio. Tekst Ewa Zapała. Konsultacja Klaudiusz Dybowski. Czytał Piotr Makowski.